No, a właśnie ja z tym bagażnikiem, no to Ameryki nie odkryłem, bo akurat podpatrzyłem to. Witajcie widzowie. Trochę przydługawy wstęp do tego filmu. Ale dzisiejszy film to taki, można powiedzieć, test tego, co mam tutaj z przodu. Bo własnymi siłami, tymi oto rękami zrobiłem sobie taki uchwyt na kierownicę, żeby można było bezproblemowo właśnie przewozić różne pakunki na kierownicy. No i dzisiaj sobie jadę taki luzacki wypad na zamek w Szymbarku. Mam do niego 36 km. No i jestem już, można powiedzieć, na ostatniej prostej, ostatnie tam z 10-15 km. Ja jestem w okolicach Iławy. A robię sobie właśnie taki test, bo równo za tydzień, od kiedy nagrywam ten film, wyjeżdżam na wyprawę weekendową. No ale zawsze weekendową wyprawę, no i po prostu chcę zobaczyć, czy nic tam się nie oderwie od tej mojej tam konstrukcji, no bo projekt był na tyle zaawansowany, że użyłem do tego spawarki. Także staram się jechać tutaj po największych wertepach, żeby po prostu przetestować w boju. Jeżeli ma się coś oderwać, to raczej teraz, później chyba już nie powinno. Przynajmniej takie mam przeczucie. No dobra, wystarczy tego gadania. I jadę na zamek.
Szymbark zdobyty. Widzę jakieś remonty. Pełno tablic, że dofinansowano ze środków budżetu państwa. Myślałem, że cały zamek będą remontować, a to się okazało, że tylko ten mostek. Ten most, który właśnie, na który się przychodzi do tego zamku. Także przyjechałem tu zrobić kawę. No i wiozę z przodu dwie niepotrzebne rzeczy na dzisiaj. Ale w sumie krzesełko może sobie rozłożę, żeby sobie posiedzieć przy zamku i wypić kawkę. No i mam jeszcze namiot Nature Hike'a Spire 1. Namiot jednoosobowy, taki piramida. No dobra, także idę szukać jakiegoś miejsca. Chyba jestem coraz bliżej tego, żeby na takich wyprawach używać jednak stopki. Ale zanim zacznę robić kawę, no to kilka słów o tym właśnie, nie wiem jak to nazwać, bagażnik? Chyba bagażnik, taki gięty, który nie potrzebuje żadnych praktycznie śrub, żeby go zamocować. Za usztywnienie całej konstrukcji odpowiada pasek, taki wiecie, gumowy, który zabezpiecza całą konstrukcję. No i w sumie tyle. Także ryzyko poluzowania jakichś śrub, bądź tam, nie wiem, czegokolwiek jest zminimalizowane do zera. A właśnie z tym bagażnikiem, no to Ameryki nie odkryłem, bo akurat podpatrzyłem to na jakichś tam zachodnich, tam amerykańskich filmach na YouTubie, czy tam japońskich. Właśnie ludzie widzę, że sporo używają właśnie takich nowinek. Także postanowiłem sobie, że nie będę gorszy i zrobię sobie również coś podobnego. Także do produkcji tego, no to posłużył mi drut o średnicy 6 mm, zakupiony z popularnego serwisu aukcyjnego. No i co? No i potrzeba jakieś tam imadło, trochę chęci. No i co? I pierwsza wersja w sumie była taka, że nie miała takich uszu. No i gdy położyłem na przykład jakąś torbę, bądź tam namiot, cokolwiek, no to się okazało, że no nie za bardzo jest jak to umocować, a nie chciałem przekładać pasków przez kierownicę, no bo no to by było bez sensu, no bo wcześniej tak woziłem właśnie namiot, że zabezpieczałem paskami na kierownicy. No ale chciałem ten ładunek mieć tak jakby niżej osadzony i zabezpieczony i po prostu nie chciałem, żeby w tym chwycie, tutaj wiecie, na tym prostym chwycie, żeby no nic mi nie przeszkadzało. Także od razu zdałem sobie sprawę, że muszę coś dorobić, żeby przepleść paski, no i żeby po prostu łatwiej zabezpieczyć ładunek. No, także musiałem dospawać takie uszy jakby, przez które są właśnie przewlekane paski. No i dzięki temu właśnie nasz ładunek jest no praktycznie nie do ruszenia. Bo dzisiaj 36 km po różnych tam wertepach i no i ładunek bardzo dobrze się trzymał. Także jeszcze na tym moim bagażniku jest dużo taśmy izolacyjnej. A to dlatego, że podczas spawania tam nie byłem w stanie wygładzić tych spawów tak super idealnie i bałem się, że po dłuższym czasie no po prostu jakieś tam drobne zadry mogłyby mi na przykład podziurawić namiot, bądź tam, ja nie wiem, no przedziurawić mój pakunek. No i myślę, że będzie elegancko. No dobra, zaraz wam zademonstruję, jak szybko się to ściąga i zakłada. A więc odbezpieczamy pasek. No i w zasadzie robimy tak. I już. I tak to wygląda. O, ale tu już widzę, że właśnie taśma izolacyjna się przetarła.
No dobra, a teraz zakładamy. O, i w sumie musiałbym też zabezpieczyć kierownicę. No to właśnie zrobił ten bagażniczek. A teraz pokażę wam, jak to się zakłada. Ale to ma być tak. Dobra. A tu są właśnie te uszy, żeby przepleść właśnie pasek i ładnie zabezpieczyć. No i co, to by było na tyle. Ja już nie będę was zanudzał tą kawą, nie będę wam siorbał do mikrofonu. Strasznie wiatr się zerwał. Także już nie mogę się doczekać mojej wyprawy, która już za tydzień. Jadę na południe, a więcej przekonacie się później. O, oblewam się.